Okej, siemanko, siemanko. Słuchajcie, dzisiaj jest z nami gość specjalny w osobie Wojtka Gruszki, czyli pana paragrafa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Okej, dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy gamingu, na temat Star Heroes, na temat GameSwiftu, także myślę, że będzie bardzo ciekawie i po wejściówce zapraszam już do materiału. Giełda kryptowalut, z której korzystam na co dzień, to Bybit. Posiada szereg zalet, ale przede wszystkim posiada bonusy dla nowych użytkowników przy pierwszym depozycie. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Bybit, możesz je założyć korzystając z linku w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie może Ciebie tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, okay. Także jesteśmy już live. Dobra, powiedz Wojtku, może tak na rozluźnienie, co tam słychać, jak Ci minął dzień? Wiesz co, dzisiaj taki dosyć intensywny dzień. Od razu przepraszam wszystkich, jeżeli gdzieś tam w tle słuchać moją małą Alusię, ale nabawiła się drobnej infekcji, więc trochę popłakuje. Więc dzień trochę na szpilkach, ale jest pozytywny. Okej, słuchajcie, ja generalnie, to mówiłem też w poprzednim materiale, no byłem na Kryptowersie w Warszawie, miałem tą przyjemność grać właśnie w Star Heroes. I o tyle, ile byłem na początku gdzieś tam sceptyczny, no bo ten food gdzieś tam po starterze jakiś delikatny był. Myślę, no ciekawe, jak chłopaki sobie z tym poradzą. Później zacząłem właśnie rozmawiać między innymi z Wojtkiem, z Hubertem, też z Kamilem. Zacząłem się gdzieś tam bardziej do tego przekonywać, ale w momencie, gdy jakby zagrałem już Star Heroes sam, gdzie tak jak no pewnie wiecie, ja jestem graczem zamiłowania, no to do Star Heroes się po prostu przekonałem, bo tutaj Wojtku, myślę, że mnie poprzesz. Do tej pory w gamingu było tak, że był token, a gra, no to była jakby dodatkiem, co w ogóle jest abstrakcją, bo to moim zdaniem produkt powinien być jakby tą kwintesencją, a właśnie możliwość zarabiania na tym byłaby dodatkiem. I uważam, że tak jest w Star Heroes, bo w momencie, gdy do tego jakby zasiadłem, no to czułem normalną rywalizację, jak w normalnej grze. Emocje było naprawdę po prostu super. I pamiętasz, jak rozmawialiśmy, ja powiedziałem, że to jest po prostu to. To się, moim zdaniem, tutaj jest, tak jak widzicie tytuł w miniaturce, on nie jest clickbaitowy, moim zdaniem Star Heroes ma ogromne szanse na gdzieś tam sukces właśnie przez to, jakim produktem jest. Ja myślę, że tutaj wyróżniłbym dwa aspekty z tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Pierwszy to sam gameplay, wrażenia z rozgrywki. Ja myślę, że to ze Star Heroes jest jak z każdą inną grą e-sportową. To znaczy w momencie, kiedy odpalasz tę grę samodzielnie, latasz sobie po przestrzeni kosmicznej tym statkiem, to wrażenia masz bardzo zbliżone do tego, co mógłbyś doświadczyć po włączeniu Counter-Strike'a Global Offensive i chodzenia sobie samemu po bombsite, nie? Jakby widać, możesz sobie popodziwiać różne rzeczy, ale generalnie jest to wyzute z emocji i tego typu tytuły właśnie jak Star Heroes, one dopiero swoją pełnię mocy odkrywają w zderzeniu z taką e-sportową otoczką i myślę, że ja taki moment, w którym naprawdę bardzo mocno przekonałem się do Star Heroes, był zbieżny z tym, kiedy zrobiliśmy pierwszy wewnętrzny turniej z profesjonalną komentatorką, z prize poolem. To był turniej, w którym brali udział nasi alfa testerzy i to był taki moment sprawdzam, czy ta gra, pomimo tego, że jest jeszcze w alfa wersji, jeszcze pewnie wiele do poprawy, do rozbudowania, to czy ona będzie się lubiła ze sportem, z rozgrywką multiplayerową, z rozgrywką drużynową, z różnymi taktykami. I odpowiedź brzmi, myślę, że twierdząco. Dlatego też wzięliśmy Star Heroes, aby przekonać się o tym w czasie Kryptowersu. Tam każdy mógł się sprawdzić, zresztą mieliśmy okazję grać na siebie. No jak ci poszło? No nie mam się tutaj czym chwalić, raczej złoiłeś mi tyłek, tym większy szacunek, że pokazałeś tego skilla.
po tak krótkim wdrożeniu. Żeby nie było, ja też dużo nie trenowałem wcześniej. No jak grałem pierwszy raz, nie? Ale to był fart gdzieś tam, to był fart, bo no, tak no, była powtarzalność, no, taka tutaj fałszywa skromność przez ciebie przebija, ale no, faktycznie widać było po twojej stronie skilla i myślę, że to jest fajne, nie? Jakby to jest tego rodzaju gra, że nawet Marcin Wenus, który raczej z gamingiem nie kojarzy się, a przynajmniej nie z nałogowym graniem w gry, potrafił po prostu podejść, siąść razem z nami, bo chyba grał w twojej drużynie i po prostu poklikać, poszczelać, zaraz już był w rozgrywce, już był wciągnięty, nie? Już były z niego emocje i myślę, że to jest najlepsza recenzja gry Star Heroes. Dokładnie, aczkolwiek ja tutaj uważam, w sumie zawsze uważałem cię za taką osobę właśnie skromną i bym powiedział nawet delikatną, bo ja, gdzie ja jestem, nawet Alex tutaj pozdrawiam, który mówi do mnie, jak to jest możliwe, że ty zawsze jesteś bearish, zwłaszcza ostatnio, a na Star Heroes ty jesteś mega bullish, że ty jesteś mega podjarany po prostu, nie? No właśnie dlatego uważam, że emocje, które towarzyszyły grze, to jest tak naprawdę jeszcze namiastka tego, co tutaj może się wydarzyć, bo w momencie, gdy my tak naprawdę mamy do czynienia z alfą, jeszcze do jakby premiery, to myślę, że jeszcze dużo czasu, ale w momencie, gdy no tutaj jakby każdy gdzieś tam kanał na YouTubie ma swoje mniejsze czy większe community, gdy, w momencie, gdy nie wiem, ja już jakby mam wizję, że będzie drużyna We Are Crypto Team i będziemy po prostu się naparzać tak w tej przestrzeni kosmicznej, no to będzie coś super, a zarabianie przy tym tokenów będzie dodatkową motywacją, więc po prostu tutaj mi się wszystko zgrywa. No oczywiście jest jeszcze czynnik ludzki, jeżeli tutaj ekipa czegoś nie spieprzy po drodze, tak? No bo to zawsze się może wydarzyć też, nie? Jasne, no dlatego też na naprawdę bardzo wczesnym etapie wprowadziliśmy naszą społeczność do testu gry. Raczej nie widziałem innej rozgrywki, która żadnej mainstreamowej gry, która na etapie wersji alfa, którą zazwyczaj gdzieś się chce tam raczej schować przed mainstreamem, bo wiele rzeczy jest jeszcze do poprawy. My natomiast podjęliśmy może trochę ryzyko, ale z perspektywy czasu bardzo się to opłaciło. Mamy wręcz takie poczucie, że development gry po dołączeniu naszych członków community do testowania, do umówmy się, również krytykowania gry i przedstawiania swojego feedbacku. Nasz development po prostu bardzo przyspieszył. Jesteśmy po prostu na wczesnym etapie wyeliminować pewne niedoskonałości i uważam, że to jest właśnie kapitalna przewaga budowy gry w świecie krypto, świecie, który jest bardzo blisko społeczności i który pozwala uniknąć pewnych wpadek, które zdarzają się nawet największym producentom. Przykładów nie trzeba daleko szukać, chociażby gra Cyberpunk, no nie? Która wydawało tak, się, tak. że powinna być też mocno przetestowana. Jej wyjście na światło dzienne zweryfikowała te oczekiwania. Także my wychodzimy z założenia, że pokażemy to, co już teraz mamy. Każdy może sobie skrytykować. Ja nie mówię, że to jest, wiesz, gra na miarę AAA, bo to byłoby jak splunięcie po prostu największym studiom gamingowym na świecie. Gry AAA nie robi się nawet 2 lata, ale jest to na pewno bardzo fajna rozgrywka, wciągająca na wysokim poziomie graficznym. Ja myślę, że nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Wiesz co, przede wszystkim to jest gra, tak jak powiedziałeś. Na ten moment większość gier wypuszcza swój token i jest to bardziej zgamifikowany DeFi. Mówiłem zresztą o tym na swojej prezentacji o przyszłości Web3 gamingu. A no tutaj mamy do czynienia po prostu z grą, po prostu z rozgrywką, która ma swój dynamiczny gameplay i chyba o to chodzi w gamingu. I tak długo jak tego rodzaju rozgrywki nie pojawią się w świecie krypto, tak długo pewnie ta masowa adopcja, będzie trzeba na nią poczekać. Zgadza się. Wiesz co, ja zawsze mam taką teorię, w sumie to nie jest teoria, bo tak rzeczywiście jest, że jeżeli pojawia się jakiś trend, zwłaszcza w tak szybko zmieniającym się rynku jak krypto, to zawsze on jest na początku bańką. Tak było z NFT, tak było z DeFi, tak było z gamingiem i dopiero jak ta bańka pęknie i na zgliszczach, jakby jak to już wszystko się wykrwawi na tych ruinach tej bańki, powstaje dopiero wartościowe projekty. I tak samo było właśnie z DeFi, NFT i tak samo było z gamingiem, bo ja dokładnie pamiętam, nawet nagrywałem o tym materiał, słuchajcie, gaming daje zarobić, wtedy to mówiłem, gaming daje zarobić, ale coś jest popieprzone w momencie, gdy Illuvium miało większą kapitalizację niż League of Legends, a nie było jeszcze gry. No to coś tu jest do góry nogami, nie? No i później historia wyszła tak, jak wyszła, tak? Że tam doszedł do tych chyba $1800, było ATH, które zresztą przepowiedziałeś. Tam pamiętam, mówiłeś między 1500 a 2000 jakoś tak i dokładnie dokładnie tak było. No a teraz mamy Illuvium poniżej $100, więc no a gry dalej nie ma, więc no to o czymś też wiesz, świadczy. Nie wiem, czy oglądałeś nawet wywiad CEO Illuvium,
z CEO Star Atlas. Bardzo polecam wszystkim. Nie pamiętam akurat nazwy tego anglojęzycznego kanału, ale... To nie Bankless był? Proszę. Możliwe, nie jestem pewien, ale to co biło z tego wywiadu, bo no tam panowie poszli na zwarcie, nie? Jakby CEO Illuvium, a Kieran Warwick. To były dramy, mocno gdzieś tam punchował w drugą stronę. CEO Star Atlas też próbował się odgryzać, ale do czego zmierzam? Tak de facto mam wrażenie, że w tej atmosferze bear marketu, w tej atmosferze dynamicznej dyskusji opadła trochę mgła tego hype'u, no i widać, co faktycznie jest tam za tym marketingiem. I bardzo mocne było moim zdaniem stwierdzenie, gdzie CEO Star Atlas wskazywał, że no, to jest dopiero kilkanaście miesięcy developmentu, przed nami jeszcze długi czas rozwoju tej gry. No i zapytane, a długo to znaczy ile? To powiedział, że no jeżeli chcemy dowieść to, co zapowiedzieliśmy w roadmapie, to potrzebujemy pewnie jeszcze z 5-6 lat. No i oczywiście szybka riposta, to dlaczego sprzedajecie landy za 100 milionów dolarów? No nie? I no właśnie to jest pewnie takie podejście, które zraża graczy mainstreamowych, graczy tradycyjnych do wejścia w ten rynek, bo no jeżeli zbierasz tak duże środki, to jasne, może kiedyś się to zwróci, może się przekonamy za 5-6 lat, że Star Atlas to jest wielki sukces. Natomiast no, my wychodzimy trochę z innego założenia. Zobacz, że nie możesz nigdzie kupić obecnie na rynku tokeny Star. Po OpenSea nie latają nasze NFT. Raczej wychodzimy z takiego założenia, że najpierw budujemy, staramy się pokazywać transparentnie nasz produkt i im bliżej launchu, tym wtedy będziemy mogli pomyśleć o jakiejś sprzedaży. Zgadza się. Czyli jest tak jakby takie trochę nastawienie na unikatowość, można też powiedzieć, nie? A co masz na myśli, mówiąc przez unikatowość? Mam na myśli to, że ten token nie będzie łatwo dostępny, przynajmniej na początku. A, to taka ekskluzywność, nie? Ekskluzywność no, bardziej, tak. Tak, no wiesz co, coś w tym jest i ja powiem i tak i nie, bo ja zakładam, że ten token wejdzie do publicznej sprzedaży, nie? Gdzieś bliżej launchu, że ta faza seed, która obecnie trwa, że ona może w części będzie upubliczniona dla społeczności, bo zależy nam na tym, żeby naszymi inwestorami była nasza społeczność albo po prostu takie osoby, które wspierają projekt, które wnoszą ogromną wartość dodaną. Raczej mamy negatywne sentymenty związane ze współpracą z większością z funduszy. Nie mówię tutaj o wszystkich. Bardziej chodzi o to, że po prostu uważamy, że moment, w którym w grze jest jeszcze mnóstwo developmentu, mnóstwo rzeczy do poprawy, to nie jest jeszcze ten moment, w którym należy z nią wychodzić do sprzedaży publicznej, więc to nawet nie jest kwestia ekskluzywności czy inkluzywności, po prostu wychodzimy z założenia, że najpierw budujemy, potem sprzedajemy. Mhm. Wiesz co, jeszcze też bardzo ciekawy temat, który też mi jeden z widzów podrzucił, czy nie będzie czegoś takiego, co też zresztą często się zdarza w różnych normalnych, niekryptowalutowych grach, znaczy normalny, niekryptowalutowy. W każdym razie chodzi mi o pay to win, czy generalnie nie będzie tego modelu, bo to bardzo dużo graczy gdzieś tam na to narzeka. Jasne. Wiesz co, zacznę od pierwszego zdania. W tej grze na pewno nie będzie pay to win. Trochę słowem o pay to win dla tych osób, które może nieco mniej się interesują rynkiem gamingowym. To jest generalnie model, który został wprowadzony mniej więcej w 2012 roku wraz z premierą gry Clash of Clans. I to była pewnego rodzaju rewolucja, no, która zresztą zapanowała na rynku gier mobilnych, a która doprowadziła do tego, że generalnie do tej pory to twój skill decydował o tym, jaki będzie efekt końcowy twojego działania w grze. Tymczasem okazało się, że za zakupem jakiejś waluty premium możesz sobie przyspieszyć, skrócić czas, możesz osiągnąć lepszy performance. No i takie gry nazywają się pay to win. One nie mają nic wspólnego z rozgrywką e-sportową. Dlatego my zbraniamy się tego jak ognia. Nie będzie tutaj jak w World of Tanks, nie wiem, jakiejś amunicji premium, za pomocą której statki będą strzelały mocniej. My wychodzimy z założenia, że można oferować fajne rzeczy, można monetyzować bardzo fajnie rozgrywkę, bez wpływania na jego, na performance, bez wpływania na skilla.
Dobrym przykładem jest pewnie gra Fortnite, gdzie możesz kupić Battle Passa, przynajmniej tak jak w nią grałem na samym początku. Możesz zakupować pewne skiny za walutę premium, ale ten skin nie sprawia, że nie wiem, szybciej chodzisz, lepiej strzelasz, to wciąż twój skill decyduje o tym, jaki będzie wynik końcowy. I my wychodzimy z tego założenia, natomiast zdaję sobie też sprawę, że są nacje, osoby, które lubią tryb pay to win. Głównie są to narody azjatyckie. Mówię o tym, bo to było trochę zabawne, bo niedawno byliśmy z zespołem w Korei Południowej i wydawało mi się, że wtedy, kiedy będę mówił o tym, że ta gra absolutnie nie jest pay to win, to że będzie to potraktowane jako pewnego rodzaju komplement. Sam zresztą wskazujesz, że wiele osób ze społeczności wzbrania się przed tym modelem. Natomiast okazało się, że Korea Południowa i kraje azjatyckie akurat bardzo lubią ten model, nie? Także każdy kij ma dwa końce. Natomiast jednoznacznie pragnę powtórzyć, to jest gra e-sportowa i tu nie chodzi o to, żeby za pomocą pieniędzy kupować sobie skilla. Okej. Okay. No, to jest dosyć istotne. Generalnie nie wiem dlaczego, ale na przykład mi osobiście Star Heroes bardzo mocno kojarzy się z LoLem. Może właśnie przez kontury, przez takie samą oprawę graficzną, bo no, trochę jest to zbliżone, aczkolwiek to jest zupełnie inna gra, no, ale mam takie skojarzenia w sumie pozytywne. I właśnie i w LoLu, i nawet w CS-ie, czy teraz jak gram w Call of Duty, właśnie jest ten model wprowadzony, o którym ty mówisz, że jest nie pay to win, ale skiny, tak, różne jakieś dodatki można sobie zakupić, jakieś bronie, no ale to jednak ty musisz się posługiwaniem tej broni gdzieś tam popisać, tak, więc... No, moim zdaniem to jest uczciwy model, no i też jakby dla projektu daje to dodatkowo zarobić, a ludzie chcą mieć różnego rodzaju dodatki, nie wiem, jakiegoś złotego kałacha i tak dalej, nie? Więc to jest jak najbardziej... Oczywiście, że tak. I to wcale nie oznacza, że takie gry nie zarabiają, bo wiesz, do 2005 roku, kiedy debiutowała mniej więcej gra League of Legends, generalnie wydawało się, że nie da inaczej się monetyzować budowy gier niż poprzez zapłacenie za nie, tak? I pojawiło się League of Legends, pojawiły się potem następne rozgrywki free to play i okazało się, że te gry paradoksalnie mogą być źródłem znacznie lepszego przychodu niż gry, które są po prostu sprzedawane za 100, 200, 250 zł. Także my też wychodzimy z takiego założenia, staramy się oczywiście, żeby te skiny, mam na myśli tutaj statki premium, wyróżniały się, żeby one cieszyły oko i dawały taki, powiedzmy, większą satysfakcję z rozgrywki, ale żeby nie wpływały po prostu na twój performance. I myślę, że to jest o tyle ważne do podkreślenia, że my zakładamy w naszej tokenomii dojście do takiego modelu, w którym 100% nagród wypłacanych graczom bądź stakerom naszego tokena będzie pochodziła właśnie z tego real yieldu, nie? Czyli z takiego realnego przychodu generowanego przez protokół ze skinów, z battle passów bądź innych elementów, w których monetyzujemy naszego użytkownika, ale robimy to równocześnie w taki sposób, aby nie wpływać na tego skilla, inaczej by to nie była gra e-sportowa. No właśnie, jeszcze chciałem też o tym e-sporcie troszeczkę przejść, zanim przejdziemy do samego tokena. Mianowicie gra typu Illuvium, nie wiem czy, bo mamy tak naprawdę Illuvium, która no de facto jeszcze nie wyszło, ale już widzimy gameplay, i Big Time Game, które już faktycznie jest, ale o tym za chwilę powiemy. I teraz tak, Illuvium jest grą taką, bym powiedział, turówką, coś jak Heroes of Might and Magic. Czy to można nazwać grą e-sportową? No może, można naciągnąć. Trochę tak, no skoro Hearthstone jest jako gra karciana grą e-sportową, to wydaje mi się, że tutaj jest dosyć blisko. No właśnie, ale jeśli chodzi o Big Time, no to tego już bym nie nazwał grą e-sportową. Oczywiście możemy się zebrać w 10 i grać, ale to nie jest to samo, więc uważam właśnie, że Star Heroes... Może też ja taki nie do końca może jestem obiektywny, bo już w to zagrałem, ale faktycznie jak w to zagrałem, no tam w ogóle było tak, że ciężko mi było w pewnym momencie oderwać od tego komputera, bo faktycznie mi się to spodobało i czułem fan z tej gry, nie? A ja jako gdzieś tam no, stary gracz, któremu po 9 latach konto w LoLu potrafili zbanować i mam fan ze Star Heroes, no to dla mnie to jest bardzo, bardzo pozytywny sygnał, nie? Okej, okay, mhm. Widzisz, i tutaj wiesz, sam powiedziałeś, twoje konto zostało zbanowane i pewnie straciłeś
wszelkie skiny bądź rzeczy, które zakupiłeś do tego konta pod Lola, prawda? Tak, dokładnie tak było właśnie. Jeżeli to by było na Metamasku czy tam na jakimś innym portfelu, no to te skiny by zostały. Te skiny były warte kilka tysięcy. Nawet tam pisałem do Riotu, żeby oddali, nie? Bo to do niej właśnie nie chodziło też kasy, tylko one były bardzo takie rarity. No i powiedzieli, że nie, nie? Że tam no niestety, ale nie da się już tego odzyskać i trudno, nie? Więc no szkoda. No i widzisz, i tu się właśnie jawi moim zdaniem jedna z najciekawszych użyteczności i sensu implementacji blockchaina Web3 do gier tradycyjnych. Ja wcale nie uważam, że to jest zarabianie w grze, bo to musi być zrobione bardzo rozsądnie. Możemy sobie też opowiedzieć, jak wydaje mi się, że będzie kształtować się tokenomia gier blockchainowych, ale moim zdaniem równie ciekawym, jak nie jeszcze lepszym elementem jest fakt, że jesteś po prostu pełnym właścicielem tych asetów, które zdobywasz w grze. W tej sytuacji, co ty przedstawiłeś, gdyby w Star Heroes przykładowo zostałbyś zbanowany, nigdy by nie doszło do takiej sytuacji, że tracisz wszystkie swoje NFT, bo one po prostu nie mamy nad nimi władztwa. Nie? I to jest, to paradoksalnie może sprawić, że właśnie studiom gamingowym będzie się opłacać wchodzić w tę branżę, bo ludzie zawsze są w stanie zapłacić więcej za rzeczy, którymi są w pełni właścicielami, niż takie, które tak de facto tylko dzierżawią, a tak jest w gamingu tradycyjnym. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, bo też, czy to gdzieś tam na Instagramie, czy no, gdzie bym nie wrzucał, no to pojawiało się pytanie, okej, okay, ale no, dużo ludzi tego nie rozumie. Po co jest ten token? Jak on właściwie ma zyskiwać na wartości, albo w ogóle jak ma generalnie budować swoją wartość, tak? Bo rozumiem też, skąd jest motywacja tego pytania, bo dużo ludzi miało te doświadczenia, co do tej pory były z grami Play to Earn, że token był po prostu no, dumpowany, tak? Był cały czas linia była w dół. No i jak to jest rozwiązane twoim okiem w Star Heroes? Jasne, to podam ci kilka inspiracji, bo tak jak pewnie mogłeś usłyszeć też na moim wystąpieniu, mocno w zespole wchodziliśmy w historię gamingu, staraliśmy się zainspirować wieloma grami, które zmieniły swoją epokę, które odcisnęły takie swoje piętno na tej mapie gamingu tradycyjnego. Nawet takie Axie Infinity, jakby nie patrzeć, one trochę inspirowało się Pokemonami, gdzie tam też była zasada Breed and Fight, ale to, do czego zmierzam, to jedną z takich podstawowych rzeczy, którą przyjęliśmy przy budowaniu tej tokenomii, to żeby tokeny NFT bądź jakiekolwiek inne tokeny nie były warunkową, żeby dołączyć do rozgrywki, bo uważam, że to jest pewnego rodzaju ogromna bariera wejścia, która sprawia, że gry blockchainowe same wyznaczają sobie szklany sufit masowej adopcji użytkowników, bo jeżeli taki gracz tradycyjny musi wydać kilkaset dolarów, czyli to jest nawet czasami 2000 zł za samo kupno NFT-ka, który uprawnia go wejścia do gry, a co gorsza, po jego zakupie okazuje się, że jest masa problemów technicznych, do tego jeszcze ta gra wcale nie jest taka fajna, a tutaj za 250 zł jest w stanie sobie kupić grę AAA, no to nie dziwię się, że pojawia się hejt ze strony graczy tradycyjnych. Dlatego nasze założenie było takie, że gracze tradycyjni muszą mieć możliwość wejścia do tej gry i współuczestniczenia z tymi osobami, które znają tę otoczkę Web3. Myślę, że zresztą z bardzo podobnego punktu widzenia wyszła gra Big Time, też obserwujemy ją blisko w zespole. Ona wyszła z takiego założenia, że właśnie gracze free to play też mogą dołączyć do rozgrywki, natomiast posiadanie NFT odblokowuje zarabianie w tokenie Big Time. I to jest taki punkt wyjścia. Nie? U nas też fakt, że posiadasz bohatera Star Heroes, odblokowuje ci możliwość taką, że jeżeli spełnisz jeszcze dodatkowy warunek, to znaczy zakupisz statek premium, to odblokowuje ci się możliwość zarabiania w tokenie Star. I teraz pytanie, skąd się bierze ta wartość tego tokena, to też jest bardzo ważne, bo no nie ukrywajmy, w większości modelów play to earn, czy tam możemy to nazwać play and earn, ale w gruncie rzeczy, jeżeli mechanizm będzie opierał się na kreowaniu wartości z niczego, no to do niczego to dobrego prowadzić nie będzie. Część osób wskazuje, że no to w takim razie powinniśmy wtórować takiemu modelowi, że tak jak w pokerze,
Każdy musi postawić, przynieść coś do stołu, no i na tej podstawie dystrybuujemy nagrody. No nie? Ktoś musi coś przegrać, żeby ktoś mógł coś wygrać. I jestem trochę prawdy, natomiast ja też uważam, że nie o to chodzi w gamingu tradycyjnym. Jakby ludzie, dlatego branża gamblingu, branża hazardowa jest tylko promilem w całej branży gier tradycyjnych, dlatego że w grach tradycyjnych człowiek może po prostu za darmo uciec od rzeczywistości, nie ryzykując żadnego kapitału. Po prostu źródłem jego satysfakcji jest rozgrywka z ciekawej gry, z rywalizacji ze swoimi znajomymi. Natomiast jak to się ma do Star Heroes? Do Star Heroes ma się to właśnie tak, że tutaj w pewnym sensie naszym docelowym założeniem jest to, że ten zysk, który generuje protokół, no bo umówmy się, jest wiele rzeczy, wiele miejsc, gdzie możemy generować zysk. Jest to chociażby zysk generowany na skinach, na zakupie Battle Passa, na breedingu. Normalnie to jest pewnego rodzaju przychód firmy, z którym studia gamingowe tradycyjne nie dzielą się z graczami. No i wyobraźmy sobie teraz, że taki Fortnite wypuszcza taki feature, w którym za kupno NFT-ka odblokowujesz sobie zarabianie w grze, a przychody, które są właśnie dystrybuowane dla tych, co grają, pochodzą w pełni z zysku, który Fortnite generuje na sprzedaży skinów. Nie? Wtedy tak de facto nie kreujemy wartości z powietrza, tylko z realnych przychodów gry. I bardzo podobne założenie mamy w Star Heroes, to znaczy chcemy, aby ten zysk, który generuje platforma, był redystrybuowany dla graczy, tych, którzy mają token NFT. Więc można powiedzieć, że to też jest trochę tak, że gracz tradycyjny może posmakować tej rozgrywki. On też może kupować przecież jakieś skiny i ten zysk, który jest z tego tytułu wygenerowany, jego spadkobiercą są niejako posiadacze tokenów NFT Star Heroes, ale tutaj ważna różnica, ci, którzy faktycznie dobrze grają, którzy są lepsi od przeciwników, bo tu nie chodzi o to, żeby to było play to earn, czyli fakt, że spędzisz 24 godziny przed komputerem gwarantuje ci, że zarobisz. No nie, jakby tutaj musi być pewnego rodzaju rywalizacja, musi być ten gracz lepszy, musi być ten gracz gorszy, dlatego przykładowo w tej rozgrywce, w której odbyłem ja z tobą, ja pewnie byłbym dostarczycielem kapitału, bo pewnie miałbym kupione jakieś skiny i za bardzo nic z tego bym nie miał, bo po prostu słabo mi poszło, a taki gracz jak ty po prostu byłeś beneficjentem tej rozgrywki, no bo byłeś pierwszy w tabeli, twoja drużyna wygrała. I o to można powiedzieć, że chodzi w grze Star Heroes. Oczywiście to nie oznacza, że od pierwszego dnia już zysk i jakby gracza, czyli te nagrody Proof of Play będą w pełni odpowiadały przychodom gry, no bo jesteśmy spółką typu growth, tak? Jakby badamy, zbieramy użytkowników, więc w pierwszych sezonach rozgrywki Star Heroes będzie to pochodziło z puli tokenów Star, którą przewidzieliśmy na ten moment. Natomiast warto zaznaczyć, że jest to przeciwstawione bardzo dużej presji popytowej, bo na samym starcie będzie jakby ogromna presja zakupowa na token Star, wynikająca z tego, że wiele graczy będzie po prostu chciało zakupić statki premium, które odblokowują możliwość rozgrywki, będzie chciała zakupić pewnie bohaterów NFT na rynku wtórnym, będzie podawała ich breedingowi. To są wszystko zarobki pierwsze, które będziemy generować, a które też będą nakładały popyt na token Star. Wiem, że to trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że wiesz i wiecie, którzy to słuchacie, o co chodzi. Okej. Okay. Wiesz co, ja generalnie też tutaj ten e-sport, moim zdaniem, wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, ale e-sport jest też bardzo ciekawą rzeczą pod tym względem, no, że jeżeli e-sport, no to turnieje. Jeżeli turnieje, no to jakieś nagrody. A te nagrody mogą często przyprowadzić w ogóle totalnie niezwiązanych ludzi z rynkiem krypto, czyli totalnie z zewnątrz. Już mam osobiście dwie osoby, które powiedziałem im, gdzie stary jest taka gra, no i się zainteresowały. No akurat tutaj plusem jest to, że to są gracze i to tacy dobrzy gracze. Jeden w ogóle nie jest związany z rynkiem kryptowalut, nawet nie ma Metamaska, więc nic nie ma. Także to już jest na plus. Ależ oczywiście i to jest...
I to jest bardzo dobry kierunek. Prawie zdradziłem twoje imię. Mr. Hyde. Bo no zobacz, nawet ten turniej, który zorganizowaliśmy dla alfa testerów, nie? Przecież oni nie musieli mieć żadnego NFT-ka, nie musieli mieć tokenów Star. Zrobiliśmy pulę nagród, prawie 10 tysięcy złotych. No, zabawa była przednia. Wszyscy no, z wypiekami na twarzy wspominają ten turniej. Wiele z alfa testerów odwiedziło zresztą nasze stanowisko w kryptowersie, żeby jeszcze uścisnąć dłoń, żeby sobie porozmawiać, żeby podzielić się tymi emocjami. I uważam, że to może być taka trampolina do masowej adopcji, do promocji gry wśród graczy tradycyjnych, no bo no właśnie to jest jakby pewnego rodzaju nasza ekspozycja na świat i zamierzamy z niej skorzystać, dlatego rozmawiamy nie tylko z gildiami gamingowymi ze świata blockchain, ale też z organizacjami e-sportowymi. I ja nie mówię tutaj, że za rok Star Heroes będzie w katowickim Spodku, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta gra była źródłem turniejów e-sportowych, a umówmy się, że w świecie blockchaina, w świecie krypton jest duży kapitał, prawda? Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że pierwsze organizacje sportowe z tej branży będą w stanie dokapitalizować te turnieje na bardzo wysokim poziomie. Zgadzam się z tym ewidentnie. No, generalnie tutaj jakby mój kanał też jakby jest skierowany do osób, które są w krypto. Taka była w sumie idea tworzenia tego kanału do degenu, więc raczej ludzie oglądający nas wiedzą, jaki jest potencjał w rynku kryptowalut, zwłaszcza potencjał finansowy, więc no tutaj uważam, że jakby jedno z drugim się fajnie spina i będę z wypiekami na twarzy tak samo oglądał, przyglądał się, co z tego wszystkiego wyniknie. Osobiście myślę na przykład, że ten właśnie pierwszy turniej, a szkoda, że to nie było tak, wiesz, live publicznie, bo to było bardziej w zamkniętym gronie, bo oglądało się to po prostu mega, nie? Tutaj dużą robotę zrobili panowie, którzy to komentowali, bo to naprawdę było super, to robiło robotę, nie? Więc no, liczę, że to był pierwszy turniej, więc no, kolejne turnieje no, mogą być tak naprawdę tylko lepsze, więc no, naprawdę coś dużego przed nami i tak... Może tobie nie wypada to mówić, ale ja mogę. Mi się wydaje, że to może zapoczątkować pewnego rodzaju nowy trend właśnie na rynku. Czyli gier e-sportowy? Coś w tym stylu. W świecie Web3? Tak, jak najbardziej. Generalnie właśnie... też tutaj jest, widzę, założenie, nie tyle play to earn, to właśnie play and earn. Tak, już nie wiem, kto o tym mówił, ale ewidentnie w tą stronę to idzie. Tak, jasne. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie traktujcie gry Star Heroes jako miejsca, w którym na pewno się wzbogacicie, bo to wcale nie jest powiedziane. Jak będziecie, jak to się mówi w świecie gamingu, lamić, no to raczej nie zarobicie w tej grze, nie? Tutaj naprawdę trzeba oddać trochę swojego czasu, skilla, poświęcenia, żeby rywalizować z innymi graczami. No, ja widzę po sobie, że żeby było jasne, ja bardzo dużo tej gry nie miałem czasu testować. W czasie kryptowersu rozegrałem może 2-3 mecze. No nie szło mi najlepiej, nie? Jakby ta gra była dla mnie bardzo intuicyjna, ale wciąż wiele wysiłku przede mną, żeby pewnie wejść na taki poziom, który ty już miałeś na starcie, nie? Więc to są pewne bariery i to tak jak w innych grach e-sportowych. No, nie każdy na tym będzie zarabiał, ale no o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Jak najbardziej. Pięknie. Może tą puentą zakończymy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać tutaj na kanale. Wyszło nam ponad no, około 40 minut materiału, także super. Dzięki Wojtek, że wpadłeś w ogóle. Dzięki wielkie. Fajnie było porozmawiać. Jeżeli macie, nie mieliście mnie jeszcze dość, to mogę kiedyś jeszcze do ciebie wpaść i porozmawiamy sobie o gamingu, o tym, jak to się rozwija w branży blockchain, bo naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo. Zgadzam się. Mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa, aczkolwiek tutaj widzę też ogromną wartość tego materiału. Dajcie znać, drodzy widzowie, co o tym sądzicie. Oczywiście łapka w górę, subik, follow i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdro.